I panie ruszyły. 100 metrów będzie to krótki dystans. A my przywitajmy naszą ostatę, którą widzimy już w tej chwili na wreszcie. Brawo i całe plusy. Nasza Agatka. 45 sekund. Agatki, brawa! Super. Wróciłam po 35 latach odpływania tutaj takiego regularnego, wróciłam do sportu i właśnie wybrałam sobie sport zimowy. No dzisiaj będę płynęła na 100 krałów. Najważniejsze, żeby regularnie uczestniczyć w zajęciach na basenie. Staram się 3 razy do 5 nawet w tygodniu być na basenie. Natomiast staram się też raz w tygodniu adaptować swoje ciało do pływania w zimnej wodzie, czyli w jeziorze. Atmosfera jest bardzo gorąca, jest fantastyczna. Kibice przyjechali zewsząd. Organizatorzy dopełnili tutaj wszelkich starań, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, także najlepsze zawody, na jakich byłam. Mam nadzieję w przyszłym roku wystartować na 1000 metrów. To jest moje marzenie w trzecim sezonie mojego zimowego pływania. A moim największym marzeniem jest udział w Mistrzostwach Świata za 2 lata i tam mam ochotę pobić rekord świata na 500 metrów. Ale żeby się do tego dobrze przygotować, potrzebni są sponsorzy. I mam nadzieję, że te zwycięstwa w tych mistrzostwach pozwolą mi znaleźć tych sponsorów. To dla nas Gotowianie, pamiętajmy, żeby ich dobitować. To, że Richard Wiercu z Estonii prowadzi. Richard from Estonia is leading that torment. Dania też nie odpuszcza. Grabosz Korzewski prowadzi? Tak, Grabosz Korzewski prowadzi, moi drodzy, zbawiona. Brawo na kolana. Grabosz Korzewski prowadzi. W piątym torze Rafał Szkarzewski prowadzi ten wyścig i chyba będzie jego ten wyścig. Brawo dla Bogowianina! Zaszemy! Wiwat! Let's make a big noise for Rafał! Brawo Rafał! Dziękuję wszystkim bardzo. Wyścig siodowy. Chciałem zrobić na pierwszym wcześniej. Dziękujemy bardzo wszystkim. Thank you. Okay, run, swim. We can see how fast they are right now. Okay, we still have this 100 meters freestyle swimming. Drodzy Państwo, mamy kolejną grupę mężczyzn, którzy pokonują 100 metrów, więc to jest krótki dystans, jakże żywiołowy, niesamowity w swojej kazałości, w tym słońcu, w tej naszej rzece Odrze. Czegoś takiego do tej pory jeszcze nie było, ale widzimy już, będziemy mieli pierwszego zaprowadzenie. Wychodzi na torze siódmym Valentin Cisnikov z Rumunii. Drodzy Państwo, ostatnie 25 metrów będą mieli Kevina z Luxemburgu. Puszczu brawo bardzo z Rumunii. Dziękuję.